Dziękuję bardzo, że mnie poprosiło o wykład w temacie rzutu ze skoku na skoku na jedną tempę, na dwa tempa prochu nie wymyślimy, tak? Ja pokażę i zaakcentuję to, na co zwracam uwagę. Ćwiczenia, które właściwie realizujemy w Katowicach, na tylko w latach młodzieżowych na Śląsku od wielu, wielu lat. Myślę, że bardziej kwestia i w szczegółach, które postaram się zaakcentować, na które ja zwracam uwagę. Krótka rozgrzewka w dwójkach, każda z piłką. Po prostu też jest jakiś taki wymóg, żeby jakąś organizację zasadach. Myślę, że będziemy mogli. I bardziej to będzie taki układ metodyczny, tak? Jak ja do tego uczę. Tam jest w planie 15 minut na dyskusję, tak panie trenerze, koordynatorze. No ale zobaczymy, są pytania. Chodzi w obiekt. Trenera Mariusza Świerka poprosiłem o asystowanie. Znamy się paru lat, zawsze będziemy się rozumieć. W tym wykładzie akurat to asystowanie bardziej będzie polegało na poprawieniu błędu z drugiej strony, ewentualnie raz na drugie. Thank you.
Wyskakujesz, pytasz, oddajesz, a nie wolujesz, tak? No, wyskocz.
Tak. Może być bliżej. Może do...
Hop, drugie. I drugie powtórzenie, hop, to samo, tylko wypowiedzenie. Tak? Wiemy? No to robimy. Idę na gwiazdę. Jeszcze raz przypomnę, ląduje chwilką przed czoło, hop i
hańba, to nie jest jedno. Raz, dwa, wyraźnie słuchać. Teraz macie cały czas robić na jedno tempo. Na jedno tempo, jednocześnie, tak? W tym samym rytmie. Stop. Okej. Dobra, idziemy dalej. Teraz to samo ćwiczenie, tylko rzucamy do partnera. Tak, czyli pokaż. Uwaga, patrzymy. Ale nie chodzi przed siebie, tak? Żebyś się pachnął w dobie. Okej. Thank you.
dużo robię, to nie jest na jeden trening, tak? Ale temat zakłada pokazanie metodyki moich odczuć, czyli nie tak jak tam pisze w tym materiale, że 2-3 ćwiczenia to nie załatwia sprawy, tak? To doskonale. Okej. Dla mnie zatrzymanie na jedno tempo jest drugim zatrzymaniem w nauczaniu niż na 2 tempo, tak? Bo biegą naturalnie łatwiej jest na 2 tempo, ale przy naskoku do rzutu, naskok na jedno tempo, najpierw na skoku na 2 tempo jest zmiana rytmu w stosunku do kodowania. To robimy tak jeszcze. Okej. Naskok na jedno tempo zawsze w kierunku do koszu. Tak? Czyli na koszu oczywiście wyższa szkoła jazdy, jak to będzie juniorkami, pewnie naskok będzie robił bokiem do kosza. Ale dla mnie najważniejsze jest to, żeby była kontrola ciała, tak? Równowaga ciała w powietrzu. Tak? Bo mówimy o równowadze stojąca, ale również w powietrzu. Ja wiem, gdzie moje ciało jest. Czy noga do przodu, czy noga do tyłu, czy w prawo, czy w lewo. Na wprost robimy cały czas. To jest też na wprost. Tak? Ale to na wprost. Robisz ruch bez kręgu, nie łuki i tak dalej. Przesuwamy się o jedną pozycję. O jedną pozycję w prawo, w parach. Albo tam w lewo. Okay. I teraz robimy to samo po kozułaniu. To samo po kozułaniu. Czyli stoję nisko, czyli z prawej strony, to bieg warto odwrócić na stopnego tempo i rzut. Thank you.
teraz rzut po podaniu. Rzut po podaniu dziewczyny jest dużo trudniejszy niż po zatrzymaniu. Przepraszam, niż po podawaniu. Dlaczego? Dlatego, że jak to zły, to kontrolujecie sobie piłkę. Tak? Blisko ciała, prawie kontakt, bo nic piłką chwytasz, kiedy chcesz. Tak? Po podaniu jest trudniej, bo piłka leci, musi się oceniać od tego. Czyli to rzut piłki, a piłkę trzeba chwycić kiedy? W tej fazie lotu przed wyskokiem. Tak? Więc tu jest ta trudność. Myślę, że sobie dacie z tym radę. Co jest istotne? Istotne jest to, żeby była faza lotu, czyli nie robimy tego
takie, że wielokrotnie na palce uczą. Ja się trzymam zasady. Przez piętę, stopa, postawiam stopę, wychodząc w górę, czyli prostując nogi, już ma być ustawiony w kierunku rzutu, tak? W kierunku kosza. Czyli jeszcze raz, prawo będzie wyglądało, zaczynam od kozła, troszkę bliżej, na nim będzie dobra, to jeden poziom, prawa, lewa, lewa, prawa, lewo, nazwą, prawa, lewa. Tak. Są te rzeczy, które są.
zaproponowana limita 3 osób. Tak? Okej. Dobra. 3 to dobra. 3 to tak. Tak? Jedno z drugi. Ty wybieracie, kilka będzie wylądować. I będzie się cieszyć, tak? Raz prawie, raz na nie stronę. Sytuacja się nie zmienia, jeżeli chodzi o ten naskok i pysko. Czy to cały czas ma być dynamiczny. Thank you.
dość duże, tych wyskoków strasznie dużo, zresztą Państwo na pewno ten temat też robicie i jak uczycie, to robi było po tych zajęciach. Zrobię to, ale jeszcze czas na ewentualne pytania. Ja tylko chciałem dodać, czego nie zrobiłem. Tak, po pierwsze, wiem, że są trenerzy nad Amerykanie, przyjeżdżali, mówiąc o tym, że uczą w prawo i w lewo ten sam nastrój, czyli prawo ręcznego uczy zawsze lewa, prawa, obojętnie w którą stronę. Ja zostaję przy tym, na ten moment jeszcze mnie przekonali, czyli prawo, w lewo, prawa, lewa, w lewo, lewa, prawa, tak? Ale być może ktoś robi inaczej, więc chciałem tu pokazać, jak ja robię. Druga rzecz, a do tego na skoku, na dwa tempa wykorzystujemy sobie w nauczaniu też linię, ale to jest dla, widzicie, przez linię, żeby nauczyć ustawienia właściwego stóp. Tutaj były problemy, że niektóre miały tak, niektóre miały tak, wymaga to czasu, tak? Ale w moim odczuciu bardzo, bardzo przyzwoicie to wyglądało. Jeżeli Państwo macie pytania, no to jestem do dyspozycji. Pan się spóźnił, ale może pan też zadać jeden na jeden, zazwyczaj uczysz gry jeden.
ten przeciwko tłum, czy tak. Musi się zająć tym, który cię kryje i ewentualnie tym, który go asekuruje. I jak robisz to po odbiciu na jedno, zawsze możesz zareagować na to, a tutaj już jesteś pozamiatany. No, to jest to, o czym teraz powiedział, przestrzeń, czyli stoi w miejscu. Jeżeli ja robię to, co robię, to ja jestem w tym miejscu w zasięgu działania tego obrońcy. Tak? I to, co teraz pokazał, to jest to. A to już jest następna szkoła jazdy. Mamy panie wybory, czy oni się w tym sposób są? Thank you.